Cześć, Kamil z tej strony. Dzisiaj kontynuuję pracę nad narożnikiem. W ostatnim odcinku rozkręciłem jedną część narożnika, po czym zdjąłem z niej to poszycie tapicerskie i porozcinałem to. Zrobiłem znaki, tak żeby móc przenieść te znaki na nowy materiał i później to wszystko zszyć. Więc nie zrobiłem wszędzie znaków i od tego zacznę ten odcinek. Muszę przenieść wszystkie znaki, które zrobiłem na starym materiale, na nowy materiał, po czym połączyć materiały, te wszystkie docinki nowe i następnie będę mógł zszyć wszystko. Trochę roboty jest, nie jest to jakoś bardzo czasochłonne, tak na jednym fragmencie, ale jednak zajmuje trochę czasu. Najlepiej to robić na dużej powierzchni, a nie mam innej niż podłoga, więc robię na podłodze.
Po szyciu, które zdjąłem i z którego robiłem wzór, były tutaj doszyte takie kwadraty. Jeden i drugi. Nie zajmowały zbyt dużo miejsca. Natomiast zakrywały część tego. Tak samo materiał mój jest ciut krótszy, bo nie chciałem po długości ciąć, tylko pociąłem po szerokości, stwierdziłem, zaryzykuję. I tutaj ten materiał powinien jeszcze z 3 cm zajść na tą deskę. Przymierzyłem to do pozostałej części tego elementu i wcale tego nie widać. Ani nie będzie widać, jeśli doszyję lub nie doszyję te kwadraciki tutaj, ani nie będzie widać, jeśli nie przedłużę tego kawałka, ponieważ to jest wszystko jakby tutaj jest śruba, tu jest śruba, czyli już pod materiałem jest miejsce, gdzie jest przykręcone to wszystko. A przykręcane, nie wiem, zobaczcie, przykręcane jest dotąd, o. Czyli mam jeszcze spokojnie, tutaj są te śruby, czyli mam tutaj 15 cm zamaskowane, gdzie nie będzie tego i tak widać, więc nie będę tego doszywać, bo to jest trochę więcej roboty, która kompletnie nic nie zmieni. Jedyne co doszyję, to tutaj zostawiłem fragment taki luźny, a tutaj tu jest wyszyte do końca. Czyli to doszyję, tak żeby to się trzymało lepiej, po czym dodam ponownie drugą warstwę ocieplacza. To też jest taki ocieplacz chyba, nie wiem co to jest nawet. Ale dodam warstwę ocieplacza po całości, boki też tym razem. Ponaciągam to, poprzywijam i będzie element gotowy. Już dosyć ciemno się robi, więc naprawdę słabo to widać, ale wyszło super. Jestem naprawdę zadowolony. No, nie wiem co powiedzieć na ten temat więcej. Teraz muszę robić dalszą część. Czyli to. I zastanowię się chwilę, co dzisiaj jeszcze mógłbym zrobić. I czy zaczynać robić ten fragment, czy jednak zająć się czymś innym. Dajcie mi chwilę. Dobra, i zdecydowałem. Będę
kontynuować z kanapą, z narożnikiem. Dlaczego się zastanawiałem, czy to kontynuować dzisiaj, czy nie? Przez to, czyli pomarańczowe światło. Nie mam innych żarówek, mam inaczej, mam inne żarówki, ale nie pasują. Tu jest Glint E27, ja mam E14. W związku z czym nie mogę podmienić żarówek tak, żeby dawały mój ulubiony kolor, czyli neutralną barwę. Nie lubię białego i nie lubię żółtego światła, czyli zimne, ciepłe. Lubię barwę neutralną, taką jak daje słońce. Mógłbym iść na dwór, coś zrobić, ale za chwilę będzie ciemno, więc nic za bardzo nie zrobię. Jutro sobota, jutro sobie mogę pozwolić na trochę ogrodu, trochę domu, trochę innych rzeczy. Dzisiaj po prostu będę kontynuować, także jutro pierwszy raz będę rozpalać w piecu. Zobaczymy, czy cały dom będzie siwy, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Także do roboty! Trwało to strasznie długo, myślę, że około 1,5 do 2 godzin. Nie spojrzałem na zegarek, kiedy zacząłem zdejmować tą starą tapicerkę. Tragedia, naprawdę. Jeżeli chodzi o szycie, to wydaje się, że to są... Tu, jeszcze nie wydaje się, tu są 3 kawałki materiału, jeden duży i 2 malutkie. A tutaj są 3 paski zszyte ze sobą. Pod spodem był taki karton, który powodował, że można było to przybić, a później zagiąć, żeby była równa linia. No, jeżeli chodzi o szycie, to naprawdę nic trudnego tutaj nie ma. Natomiast zdjęcie tego to był dramat jakiś. Jest dosyć późno już, więc w tej chwili nie będę kontynuować, ponieważ muszę jechać się wykąpać, muszę jechać na zakupy i muszę coś zrobić, ruszyć się z domu dzisiaj. Zobaczę, o której uda mi się wrócić. Jeśli uda mi się wrócić w miarę wcześnie, to coś może jeszcze będę kontynuować. Zobaczymy. Wróciłem. Jest zbyt późno, żeby coś robić. Także kończę na dzisiaj. Jutro postaram się skończyć ten fragment. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Hej!